I w was, w każdym z was, w każdym człowieku, w każdym jest coś, co wzmacnia to, co mam ja. Wy uzupełniacie mnie potężnie. I każdego dnia przychodzą jeszcze ludzie. Jesteśmy razem po prostu mocą. Więc uwielbienie to jest akceptacja tego, co jest. Z taką ogromną ufnością, że jesteśmy w rękach kogoś, kto ma lepszy plan na nasze życie niż my mamy. Jeżeli w każdej sekundzie będziemy się zgadzać, że to, co nas spotyka, to jest od Niego, to mamy życie w strumieniu, mamy życie w prowadzeniu. Jest dziecko niewinne, nie krytykuje, nie ocenia, umie kochać, nie oczekuje. Ja mówię, to chodzi dokładnie o to, że ja mam właśnie nieść ludziom takie życie rozkoszne, bycie w rozkoszy. Jeżeli Bóg, który tak Ciebie kocha, zabrał Ci coś, co było Twoim tak wielkim marzeniem, to jest na to tylko jeden powód, że ma dla Ciebie coś 5-krotnie lepsze. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy produktem naszych słów. Nasze dzieci są produktem naszych słów. Jeżeli naszemu dziecku mówimy, jakie jest, to ono będzie takie przez całe życie. Ale nie w środku. Ono będzie myślało, że taki jest. I będzie musiało stoczyć ze sobą potężną walkę. Jeżeli to odkryje, będzie miało na to szansę, żeby dokopać się do tego prawdziwego ja. Ja mam dar od Boga. Ja widzę duszę. I myślę, że wtedy wiedziałam w niej więcej, niż ona sama widziała i znała o sobie. I pamiętam, jak stałam tam i dostałam olśnienia. I pomyślałam sobie, Panie Boże, w naszej firmie ja chcę dawać takie nagrody, które nikt nie może zabrać. I wtedy powstał pomysł o gwiazdach w niebie. To jest dyplom, certyfikat z międzynarodowym Star Registry, że Anna Chorowiec ma swoją gwiazdę w niebie. Gdyby nie ty, to myślę, że nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy. I to jest nasza moc, że my jesteśmy mocni w biznesie i w strategii, ale jesteśmy mocni też w duchu i w prowadzeniu. I ta mikstura to jest coś niesamowitego. Bo jeżeli on mówi, wy jesteście światłem i nikt nie stawia światła pod stół, tylko stawia się go gdzie? Na górze, na świeczniku, żeby każdy patrzył i podziwiał. A na górze to jest tam najwyżej, najlepiej. I ja wiem, że my już tam jesteśmy, a będziemy jeszcze wyżej. Bo skoro on tak mówi, tak jest.